Cześć, dzień dobry, witam was serdecznie na dzisiejszym odcinku. No tak, z nowej serii, ale też dlatego, że to jest nowa gra na kanale. No tak, prawie. Bo to jest farm... Też gram w Farminga, tylko że w Farminga 20 na telefon. Jak ktoś nie był zbytnio uważny, na filmie tego nie widać, że gram na telefonie, bo to tak się gra w Farminga 20. Co ja pewnie pomyśleć, że to 19, no i no jak po tym kompanie widać, że to jest prawie 19. Nawet widziałem kiedyś na jakimś tam filmiku, że w tych, że w folderach 20 jest takie coś jak folder FS19, no i po prostu. No i witam was po prostu na nowej serii Amerykański Rolnik. Tak się ta chyba seria będzie nazywać. Kiedyś może się przerodzi w... czemu to nie chcę chodzić w ogóle? W Polski Rolnik, ale wtedy będę musiał w jakiś lak... Jak się te... jak instaluje się mody, bo wiem, że są mody, ale nie wiem jak się instaluje, więc tak trochę słabiutko. No i zaczynamy z takimi maszynkami, nawet dobrymi. W każdym razie, jak na Polskę, to są nawet bardzo dobre maszyny. I może najpierw sobie żniwa zrobimy. Ta seria będzie trochę realna, ale też nie jakaś taka bardzo. Dobra, jedziemy sobie na żniwka. To chyba tutaj w lewo będzie. Tylko nie wiem, czy jak tutaj zmieszczę. Dobra, do tyłu sobie cofamy. O. Jedziemy na żniwa naszym Hulandem. Ktoś wie jak instalować mody, to bardzo bym prosił, żeby powiedział, bo mody wiem, że są. Ale nie wiem jak zainstalować. Dobra, o, co tutaj skręcimy i to gdzieś tutaj chyba powinno być. Ale nie wiem, czy dobrze jadę, najwyżej trochę polem pojadę. Tak to tutaj chyba, nie, to nie tutaj. Źle jadę. Nie jestem przyzwyczajony do tej mapy, bo gram na Farminga 20 dopiero od dzisiaj. Chyba tutaj, poczekajcie. Zatrzymaj się, jak to mnie wkurza. To jest która? Ja nie wiem. To jest to nasze. Czy ono jest nasze? Chyba tak. Dobra. Tak, to nasze jest. Wkurza mnie to czasem, bo ten kombajn jedzie tak jak chce. Ile czasem nie mam kontroli. No dobra, wycofamy i będzie git. Farming 20 to jest właśnie to samo co Farming 11, tylko że ma... że jest tańszy. Chyba, że ktoś znajdzie tę wersję za darmo, tak jak na przykład ja, dlatego ja mam za darmo go. 15 się różni jeszcze tym, że ma mniej maszyn, ale będą maszyny, której nie mają, nawet mam na gospodarstwie. No dobra, to seria jakaś realna nie będzie. To gdzie mam tu maszynę? A, tam sobie samochodem podjedziemy. Jak to jak wychodzi z pojazdów, to też bardzo bym o to prosił. Bo raczej nie jest tak, że nie da się wychodzić z pojazdów. Bo to by było trochę bez sensu. No i jest bez sensu. W ogóle nie wiem, czy trochę nie za cicho mówię. Gdzie jest ziemnik? O, tam jest ziemnik, jego przy polu zostawiłem. A nie, on tutaj ma być. No, tu jest ten ziemnik. To był on. Go w 19 nie ma, jak się nie mylę. Może jest z modów. Ale tak oryginalnie jestem prawie, że pewien, że go nie ma. Tym bardziej, że coś słyszałem, że tego siewnika nie ma. Też tak sprawdzałem i nie ma go. Dobra. Przełączymy do kombajnu i jedziemy i kosimy.
żeby... W ogóle zauważyłem, że za każdym razem w 20, nie wiem dlaczego, jest tak dziwnie, że nigdy nie mam 100% baku. No chyba, że zalangujemy, to może wtedy mamy, ale nie wiem. Jeszcze tego nie sprawdzałem, ale tak normalnie jak wsiadamy do maszyny czy coś, to mamy 99%, tak jak teraz na przykład. No ale to, co mi się zawsze farby go nie podobało, czyli to jak szybko, jak wolno schodzi paliwo, bo paliwo tej preże w ogóle nie schodzi. Już nie powinniśmy mieć 99% baku, tym bardziej, że mamy to włączone. No to, no. Ten kombajn wygląda na przekonwertowany z 19. Jak, ile taki nie jest, bo pewnie taki jest. Bo zapewne tak jest. Bo pewnie tak jest, bo zapewne tak jest. No rzecz, zobaczcie, jaka ta mapa jest duża. No bo jest duża, ale to jest tak dziwnie, że... No tutaj raczej końca mapy nie ma. W sensie w porównaniu do innych farmingów ta mapa jest gigantyczna. Ale na przykład w porównaniu do tego... To jak to się nazywało? Do Dienaski, na przykład do Ravenport, bo to jest o tych samych klimatach. No to ta mapka jest... No mała, no nie powiem. Bo jest mała. Dobra, sobie tutaj o... Włącz. I kosimy. Dalej, no nie wiem, ile tutaj zarobimy. 55 tysięcy mamy. Nie jest jakoś dużo, ale... się tutaj będziemy rozwijać. Będzie taka typowo rozwojowa seria. Też nie jakaś bardzo realna. Ale też nie będzie jakiś kurczę, no mega nierealnych rzeczy. Pewnie jakieś tam mody będą, jak mi się uda zainstalować. Może kiedyś będzie, że nie przeprowadzka i ta seria się przerodzi w Amerykę, w sensie w polskiego rolnika. Nie wiem, zobaczymy. To jest też całkowicie inna gra. No dobra, nie całkowicie, tym bardziej, że... Jeżeli ciągle w myślach mam to, że można powiedzieć, że gram w 19, dlatego że w folderach tej gry mamy FS19. Taki jest folder. Folder, że... Farminga 20. No potem jeszcze kultywację sobie zrobimy będzie. No kultywacja. Dobra, o. Takie trochę słabe te tekstury tej pszenicy, takie trochę pikselowate. Dobra, kusimy sobie. Czy się opłaca tą grę kupować? Jakby ktoś się pytał, no to powiem tyle. Jeśli macie to tam pieniądze, bo nie pamiętam zresztą ile to tam kosztuje. Jeśli nie macie 19, no to... To jest dobry pomysł, żeby to kupić. Czy się opłaca to pobrać za darmo? Owszem, pobłaca się. Opłaca się, nie pobłaca się, jak to przed chwilą powiedziałem. Pobłaca się. Dobra, i do przodu, do przodu. Ten kombajn ma strasznie słaby skręt. W ogóle w tej grze jest taki trochę słaby skręt, ale przynajmniej kierownica się do pewnego momentu no dobrze rusza. Dobra, sobie kosimy tutaj, ile ten odcinek już trwa. Chcę sprawdzić, jak coś mi... Kurczę. 9:28 minut. No to dzisiaj raczej całych żniw nie dokończymy. Ale też nie chcę, żeby ten odcinek był jakiś mega długi. No myślę, że to najmniej 15 minut powinno być. Że to też ten odcinek taki krótki, no. Mega nie był. Ja dzisiaj tak przepraszam, że często słychać jakieś te... Jak to się nazywa?
No, zapomniałem, jak to się nazywa. Skrzypienie, ale się tak trochę przemieszczam po pokoju. Czasem siedzę na łóżku, czasem na krześle. Teraz siedzę na krześle. No i w ogóle bardzo dziękuję za to, że jest 30 subów. I napiszcie, jakbyście chcieli spać, albo ja pomysłu nie mam. Szczerze mówiąc, wiem, że takie trochę durne. Ale napiszcie, jaki chcecie specjal. Jak będzie taki, który dam radę zrobić, to... Kurczę, ale wolnąłem. To i będę chciał zrobić, to zrobię. No bo to powinien być wasz wybór, no bo to wy wbiliście te 30 subów, więc możecie napisać w komentarzach, jaki specjal chcecie. Dobra, sobie skręcimy. O, no ja bardzo dziękuję za te 30 subów. No, specjal na pewno będzie. Następny specjal będzie, oprócz tego, co teraz będzie, będzie na 50 subów, jeśli mi się to w ogóle uda, zaznaczam wszystko, jeśli to się uda, bo zresztą prawdopodobnie to, co teraz powiem, mi się nie uda, potem będzie na 100, jeśli się uda. Potem będzie specjal na 500, jeśli się uda. Na 700, jeśli się uda. Na 1000, jeśli się uda. Oczywiście subskrypcji. No a potem to już jest już mega odległa przyszłość. Parę lat, jak nie paręnaście, jak nie parę dziesiąt. Chciałem powiedzieć parę set, ale parę set to raczej nie, bo tyle parę set lat to ja nie przeżyję. Chyba, że będę najdłużej żyjącym człowiekiem na Ziemi, ale nic nie wskazuje na to, że taki miał być, jak to mnie wkurza, że nie mogę kliknąć. No, myślę, że tak odcinek będzie trwał około 17 minut. Jak ci się podoba gra? No powiem tyle, 4 gwiazdki. To ale ja nie chcę wchodzić na Google Play. Sobie grać, nagrywać normalny odcinek. Trwa zapisywanie. W ogóle czemu ja jestem w minimapie? Co tu się dzieje? Wkurza mnie to. Skręć mi w lewo. Wkurza mnie to często, jak jest taki komunikat. Jak oceniasz grę? I zazwyczaj ci się jeszcze pokazuje napis, żebyś kliknął 5 gwiazdek i wtedy dostaniesz na przykład darmowy samochód w tej grze, jak to jest gra o samochodach, czy coś. Zazwyczaj oczywiście to jest nieprawda, więc ja w takie rzeczy zazwyczaj nie wierzę. I jeszcze chciałem powiedzieć jedną rzecz, mianowicie taką, że ta seria nie ma być realna. Czyli się nie da się, żeby w ogóle nie była realna. Ale no, nie będzie jakaś realna. Będzie tak jak na przykład u Kadora, tylko że całkowicie u mnie będzie tutaj bez modów, no chyba, że będę wiedział, jak instalować mody, to wtedy będzie z modami. Nie wiem, czemu ja mam tak kierownicę, a ten kombajn prosto jedzie. No tak, mam nawet kierownicę. No wtedy to skręca. Ale na przykład mogę mieć tak kierownicę, o. Ten kombajn trochę prosto jedzie. Więc w tym kombajnie jest taki minus, jak i w ogóle w całej grze. Więc naprawdę, gry się kupować nie opłaca, ale... jak się nazywa? Jakoś za darmo zdobyć się opłaca. Czy ja robię gigantycznego mijaka teraz? Naprawdę nie, to malutki mijak na szczęście. Jak wygląda ta sytuacja z tym, ile to trwa nasz odcineczek. Wkurza mnie to, powiem wam tyle. Słyszałam ten kombajn. 14.42. Czy mamy zatrzymany kombajn, nie wiem czemu. Żeby móc zobaczyć, ile odcinek trwa. No dzisiaj na 100% cały urzędnik nie dokończymy.
No, mapa ta jest taka fajna, powiem wam. Oczywiście nie ma pociągów w tej grze, no bo po co w sumie? A szczerze mówiąc, ja też nigdy nie korzystałem z pociągu, tylko z nim sobie jeździłem do wypadków na OSP z Polska, czy gdzieś tam go wykorzystywałem. Tak poza tym nie jestem potrzebny do transportu. Takie rzeczy są. Raczej na polskich gospodarstwach miejsca nie mają. Raczej zaznaczam, nie jestem pewien, rolnikiem nie jestem i nigdy nie byłem, nigdy na wsi nie mieszkałem. To czasem wyjeżdżam na wieś, na wyjazd. Nie, co mnie wkurza, że ja muszę mieć kombajn zatrzymany, żeby móc sprawdzić, ile odcinek trwa. Nie wiem, jak to rozwiązać. Dlaczego to się tak dzieje? No trochę zacina, dlatego że Farming 20 ma jednak duże wymagania, więc jeśli macie jeden jakiś słabszy telefon, no to też się tym bardziej nie opłaca kupować. Pobrać sobie to się opłaca za darmo oczywiście. Sam te gry bym nie. Co się nie sam tylko. Bym tej gry szczerze mówiąc nie kupił za swoje pieniądze. Nie pamiętam ile tam jest. Bo to się nie opłaca, no tyle mogę powiedzieć. To się nie opłaca, tym bardziej, że mam 19. Jak nie ma się 19, to się. No opłaca, bo to jest prawie 19, tylko z mniejszą ilością maszyn trochę. Fajnie to też sklep wygląda, powiem wam. Fajnie też, że jak wchodzimy w sklep, to się nam pauzę robi. I my zaraz skończymy, tylko dokończymy ten pasek, czy jak się to mówi. Ja zawsze mówiłem pasek. W ogóle nie wiem, czemu to stary, ten Holand akurat tak po jakimś roku grania w 19, jak nie więcej. Zauważyłem, że wszystkie New Holandy są niebieskie. Tylko on jest taki wkurzony, to że mi się żaden komunikat nie pokazuje. Tylko on jest taki złoty. Tyle powiem. Aż z ciekawości sobie to sprawdzę w internecie, jak on wygląda w realu. Oczywiście jest taki żółto-czerwony. No i ja mogę powiedzieć, że ja bardzo dziękuję za oglądanie. No i do widzenia.